Siemano, witam w kolejnym odcinku jako X3.0, potężny X. Jeszcze nie aż tak potężny, jakby mógł być, ale spokojnie, to wszystko kwestia czasu. O, już tutaj na mnie lecą. Siema, jeszcze nie jestem aż taki potężny, ale spokojnie, zaraz jak będę, to nie będziecie tak chętnie do mnie podbiegać. Będziecie dostawać na dziurę. Dobra, chodź tu. O, nie trafiłem sobie w ciebie, dobra, pyk. No i umierasz, bo jest w ciebie strzelane jest teraz. Kurczę, wariacie. Ty, ale unika tego. Ty, zostają dziury na tym. Teraz zauważyłem. Dobra, leżysz. Leżysz i kwiczysz. Nie wiem, czy mi się... dobra, mam chyba tyle amunicji, żeby to naładować. Jeszcze raz. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jako X3.0 z zielonymi X-ami, czyli w końcu ten dobry X, tym, którym jestem ja i nic się ze mną złego nie wydarzy. Obiecuję wam to, widzowie. Jestem gotowy do tego, żeby działać, żeby zniszczyć wszystkie X-y razem z mutantem X. Ale słuchajcie, w poprzednim odcinku, jak byłem w Netherze, tam jest taka jedna scena, w której ja mówię, że o, Gasta nie ma. W pewnym momencie Gast mi, że tak powiem, zabrzęczał w prawym uchu i ja usłyszałem, że o, jednak jest Gast. I tak zacząłem gdzieś tam go szukać, ale uznałem, że chyba mi się przesłyszało. Okazało się, że mi się nie przesłyszało. Sprawdziłem to na nagraniu i okazuje się, że wszystko słyszałem i faktycznie był tam Gast. Tylko, że po prostu go nie umiałem znaleźć. Nie wiem, gdzie on był, ale był. Ja w każdym razie wybrałem się do tego Netheru później i jestem aktualnie w posiadaniu... Łzy Gasta, co oznacza, że jesteśmy w stanie zrobić ostatnią podkę, która jest nam potrzebna. Do tej ostatniej podki, uwaga, to jest tutaj, chyba my tutaj nic nie zrobiliśmy. Nie, tu jest fajna rezistka, tu siła, tu nie. Tu! Nie, to jest Night Vision. Czekajcie, gdzie ja robiłem te podki? Takie jeszcze jedno miałem do zrobienia. A, dobra, nie wiem, gdzie to było, musimy nabrać wody w takim razie i zrobić jeszcze raz od nowa. Więc zróbmy tą ostatnią podkę, która jest potrzebna do naszego ostatniego wzmocnienia. Tak, żeby teraz już naprawdę, że tak powiem, dać czadu. Dać czadu stać się najsilniejszym X-em i spróbujemy zawalczyć z jakimś X-em. Zobaczymy, czy jest nam w stanie cokolwiek zrobić. No i miecza, nie mam jeszcze miecza. Gdzie ja lecę? Tutaj. Nie mam jeszcze miecza. Miecza, który będzie mi potrzebny do tego, żeby stoczyć batalię tak naprawdę z X-em. Dobra, odłóżmy to tutaj. Ja tutaj sobie odłożyłem te wszystkie rzeczy. Bierzemy zasilanie, bierzemy to. Dobra, uwaga, dajemy zasilanie. Dajemy to, żeby sobie przemielić. Tą całą podkę. I potrzebujemy tutaj dać, tak jak ostatnio mówiłem, to. Ponieważ magma creama zdobyliśmy, czekajcie, magma cream tu był. Zrobiliśmy fire resistkę, tak. A teraz tu potrzebujemy łzy Gasta, żeby zrobić regenerację. I to jest nam bardzo potrzebne. Dobra, uwaga, jest zrobione. Mamy awkwarda, teraz dajemy to i robi nam się regeneracja. Kurczę, ciężkie słowo, nie takie łatwe, jakby się wydawało do wypowiedzenia. Dobra, niech nam się ta podka zrobi, wypijemy ją i zobaczymy, co się ze mną wydarzy. A w tym czasie, kiedy ona się robi, to serdecznie, widzowie, was zapraszam na mój drugi kanał, czyli Szczypson Plus. Tam jest naprawdę mega fajny content. I teraz słuchajcie, bo ja wiem, że ja tak co odcinek o tym mówię, ale jednak o wiele więcej osób ogląda tutaj ten kanał niż ogląda Kidowica. A fajnie by było, jakbyście weszli również na mój drugi kanał i obejrzeli na Szczypson Plusie odcinki z Kidowic. Tam również jest fajnie, tam jestem ja, tam jest Dave, tam jest moja siostra, tam jest rodzeństwo od Dave'a. Więc wbijajcie, ponieważ tam jest teraz akurat magik. Magik, który nas tam teraz, no że tak powiem, no troszkę... może nie, że tyra, ale jest taki, no, nietypowy trochę. Więc mam nadzieję, że wejdziecie, zobaczycie, co on tam wyprawia. No bo, no jest ciekawie, między innymi ukradł nam posągi. Ta, patrzcie, tutaj mamy posągi. O, nawet nie widzę tych posągów. To jest grane. Tam, ale tam są posągi nasze, widzicie? A na Kidowicach też mamy takie posągi. Znaczy, mieliśmy takie posągi, ale magik nam je zabrał. Więc serdecznie was tam zapraszam, wbijcie i zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, uwaga. Mamy regeneracja. Teraz, czy my możemy to wzmocnić na regenerację 2? Czy tak się da w ogóle? Uwaga, da się, chyba się da. O, Dave wbił na serwer. No dobra, dobra, może uda nam się do niego dzisiaj pójść i zobaczymy, ale przede wszystkim chciałbym zrobić tą podkę i się wzmocnić, ponieważ na dany moment mam tyle serc, ile widzicie, ale potrzebujemy tą ostatnią podkę do tego, żeby stać się naprawdę, naprawdę najsilniejszym X-em 3.0. X-em, który będzie moim zdaniem mógł konkurować z... czy tylko na tyle da się to wzmocnić? Czekajcie, czy ja mogę to wzmocnić dalej jakimś następnym proszkiem? Czekajcie. Nie mogę. 1 minuta 30 to jest max? O kurczę, tego nie wiedziałem. A tym na przykład? Czy to coś zacznie robić? Nie, nic to nie zaczęło robić, dobra. Czyli wychodzi na to, że mamy to zrobione, czyli ta podka jest ostatnią. Mam nadzieję, że one wszystkie zadziałają, w sensie, że jakby, że nie musiałem ich wypić równocześnie, bo jeżeli musiałbym je wypić równocześnie, no... To by było troszkę szkoda, bo by się okazało, że nie wypiłem w odpowiedniej kolejności, ale póki co wychodzi dobrze i faktycznie mamy taką możliwość, więc słuchajcie, no dobra, czy ja to mam teraz pić? Ja nie wiem, czy ja powinienem to teraz pić. Może, no dobra, czekajcie, przygotujmy sobie może najpierw jakiś mieczyk.
Czy ja mam... A nie, bo ja nie byłem w kopalni, to ja nie mam w ogóle żadnych diamentów. Dobra, wkradniemy się w takim razie do domu Paliona, ponieważ ja wiem, że on jest w posiadaniu dużej ilości diamentów. Przynajmniej kiedyś był. Schodzimy sobie tu na dół, a tutaj to nie. No tutaj to ma chyba, ale nikt mnie nie zobaczył. Dobra, schodzimy tu. Tutaj musimy się dostać do tej skrzynki. On tutaj, pamiętam, że miał kiedyś bardzo dużo diamentów. Są. Dobra, nie mówcie mu. Proszę, nie mówcie mu, ale zabrałem dwa. Potrzebuję na miecz, serio. O, tam jest Dave, dobra, ale nikt mnie nie widział. Nie mówcie Palionowi, że okradłem go z diamentów. To tylko dwa diamenty, serio, to nie jest dużo. O nie, bo Dave tam idzie. Może ominiemy go, żeby na razie mu się nie pokazywać. Idziemy tutaj do mojego domu. Muszę wylądować i ogarnąć sobie no ten miecz. Miecz sobie trzeba ogarnąć. Dobra, bierzemy patyk, okej, mamy patyk. Bierzemy to, pyk. Mamy miecz. I teraz tak, musimy go ulepszyć. Z tym, że ja nie mam w ogóle expa. Skąd ja mam wziąć expa w tym świecie, skoro ja... No nie, my tego nawet nie ulepszymy. Ty, ja teraz tak ogarnę, że ja nie mam expa. Czekajcie. Czy ja jestem w stanie jakoś szybko expa zdobyć? Chyba nie, jak mi się wydaje. Chyba mamy lipę, tak mi się wydaje, z zdobyciem expa. I chyba nie zdobędziemy, co no, jest jakby dużym problemem tak naprawdę. No dobra, czyli pozostało nam jedynie tak naprawdę wypić potkę na regenerację. No nic, ten miecz będę musiał ogarnąć kiedy indziej, no bo nie ogarniemy go dzisiaj, nie? Aczkolwiek będziemy mogli już sprawdzić moją siłę tak naprawdę. Czekajcie, może ja tu mam gdzieś jakieś potki z expa? Chociaż nie, no potki z expa nie miałem tu nigdy. Ale mam zbroję, ty czekaj, ta zbroja to też by nam się mogła przydać. Załóżmy sobie tą zbroję całą, bo jako ten X muszę mieć jakieś wyposażenie, tylko to jest moja... Czekajcie, to nie jest moja zbroja, którą ja miałem, bo ja miałem już netherite'ową też tutaj gdzieś. A teraz, czekajcie, bo... A, tu jest ta netherite'owa. No dobra. No to przydałoby się tę netherite'ową założyć, ona by była chyba lepsza. Zejdźmy tutaj na dół i zobaczymy, czy ta netherite'owa... Muszę się do niej dostać w troszkę inny sposób. Ona też nie jest ulepszona, ja nie wiem, to jest jakaś tragedia, to jest jakaś... Czy nie mogę tego zabrać? Ej, nie mogę tego zabrać. A, bo to są dwie te. Dobra, już to zabraliśmy. Okej, postawmy to tutaj. Okej, postawione. I teraz, tutaj był kiedyś slime block i on był potrzebny, żeby ten mechanizm działał. No, jak widać, nie działa. Więc z tego slime blocka będzie przydało zdobyć. No dobra, no, na razie tego nie ogarniemy. Mam tylko te dwie rzeczy z netherite'u. Że to mi się bardziej opłaca iść znaleźć netherite i ulepszyć te rzeczy jeszcze. No bo przecież bez tego to ja... Ale mamy lipę, widzowie, bo ja okazuje się, że ja nie jestem wcale taki bogaty na tym serwerze. Ja nie mam podstawowych rzeczy, już tak długo ich nie potrzebowałem, że ja nie mam podstawowych rzeczy w Minecraft. Będzie to trzeba wszystko zdobyć. Dobra, pijemy tą potę i sprawdzimy, czy jesteśmy w takim razie w stanie być teraz najsilniejsi po tej potce. Czy to coś zmieni, czy nie. Jeżeli tak, no to jesteśmy uratowani. Jeżeli nie, to mamy problem. Dobra, piję tą potę, uwaga. 3, 2, 1, 0... Zaskoczyło, jest, dobra, już myślałem, że nie. Zaskoczyło, troszkę po czasie, ale zaskoczyło. Dobra, git, ja nie mogę, ile ja mam serc. Dobra, my teraz jesteśmy naprawdę potężni. Ej, dobra, to jest niesamowite. Wiecie, co jest jedynym problemem? Że ja w tym momencie mam, jak widzicie, to na ograniczony czas. I chyba wiem, dlaczego tak jest. Ponieważ w momencie, w którym ja wypiłem potki po kolei, nie wypiłem ich wszystkich razem, tylko jakby tamte wypiłem wtedy, teraz wypiłem tą, to te wszystkie efekty nie mogły razem ze sobą zacząć współgrać do tego stopnia, żeby one wspólnie tak naprawdę działały ciągle. To jest mój błąd. Wydaje mi się, że będę musiał te wszystkie potki zrobić jeszcze raz, aczkolwiek ja mam je na górze, więc trzeba by było je wypić wszystkie jeszcze raz wspólnie i wtedy może byłbym silniejszy. Aczkolwiek, kurczę, ja tam użyłem chyba jeszcze jednej potki. Tak teraz sobie myślę, bo ja wypijałem ich więcej, znaczy wypijałem, boże, nie użyłem ja tylko na tym, na X-ie 2.0, że wyrzucałem. Użyłem jeszcze jednej potki i teraz nie pamiętam, która to była potka, ale ja, bo ja mam tych potek 5 teraz, nie? A ja użyłem chyba 6, jak mi się kojarzy. 6 potek użyłem na tamtego X-a, łącznie. W sensie 4 użyłem na odcinku, ale one jeszcze miały takie dwie inne potki były wcześniej. Ja używałem jakiejś potki, która była negatywna. I ona sprawiała, że później te pozytywne rzeczy bardziej się wzmacniały, wiecie, o co chodzi. Więc my musimy, będę musiał to powtórzyć, bo w tym momencie, jak widzicie, mam serca. Serca się udało, serc mamy dużo, ale nie mamy boostów tutaj, a powinienem mieć regenerację i wszystkie takie rzeczy. Tak swoją drogą, w poprzednim odcinku ja chyba szukałem dużo jabłek złotych, a okazuje się, że ja mam złote jabłka. Tutaj mamy regenerację.
Powinienem to mieć, ale to powinienem mieć na stałe. Żeby ten X był faktycznie silny, muszę mieć regenerację na stałe. Wtedy będę naprawdę potężnym X-em. No i potrzebujemy też zrobić broń. Ale to, co już mamy teraz, to już jest naprawdę dobry wynik, tak naprawdę, wiecie? Więc czekajcie, ja sprawdzę, ile mi w takim razie teraz, jak ja założę sobie jeszcze tą zbroję, ile mi w tym momencie zadaje X, jak ja się z nim skonfrontuję. Czekajcie, znajdźmy jakiegoś X-a, który tutaj gdzieś może... O, są, dobra, uwaga. Dawaj, chodź. I uwaga. O, dobra, przecież to mi ledwo co zadaje. O, to jest, jak ja będę miał full serca, to przecież jest na chillku. Pyk. No i jeszcze będę miał regenerację, więc my w tym momencie już jesteśmy mega silni i już w tym momencie same X-y nie są w stanie nam za bardzo zaszkodzić. Ale będę potrzebować jeszcze tych stałych regeneracji i tak dalej, bo wtedy z tym tak naprawdę będę, no już tak naprawdę potężnie silny. I wtedy jesteśmy w stanie zagrozić nie tylko armii X, ale również samemu mutantowi.